żywoty świętych pańskich na każdy dzień roku. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Link do zapisu w opisie filmu. 4 października. Żywot świętego Franciszka z Asyżu. Żył około roku pańskiego 1226. Pan Jezus w Ewangelii świętego Marka, w rozdziale 8, wierszu od 2 do 3 mówi, jak następuje: żal mi ludu, iż oto już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają, co by jedli. A jeśli ich opuszczę głodnych do domów ich, ustaną na drodze. Słowa te zastosować można do świętego Franciszka, żyjącego na początku XIII wieku. Smutne to były czasy, wyższe stany szerzyły zgorszenie zbytkiem i rozpustą, biskupi żyli jak książęta świeccy, a niższe duchowieństwo pod względem moralności całkowicie prawie było podupadło. Lud pogrążony był w niewiadomości i obojętności religijnej, a szatan triumfował, widząc, jak bujnie wzrasta rozsiane przez niego ziarno przesądów, kacerstwa i niezgody. Takie było położenie Włoch, gdy kupcowi Bernadoniemu w Asyżu narodził się w roku 1182 synek Jan, którego ojciec później z niewiadomych przyczyn przezwał Franciszkiem. Chłopczyna ten miał zostać narzędziem miłosierdzia Bożego. Zdolny i hojnie od Boga uposażony miał z woli rodziców zostać kupcem. Wstąpiwszy przeto do handlu, począł wieść życie hulaszcze, znajdował upodobanie w winie i piosnkach, nie przekraczając jednak granic przyzwoitości, a zawsze uprzejmy i grzeczny dla każdego, gotów być wyzuć się z wszystkiego, byle drugim dopomóc. Gdy liczył lat 23, zapadł w ciężką niemoc. Sprzykrzywszy sobie dotychczasowe życie i przekonawszy się o marności rzeczy ludzkich, spoważniał nagle, porzucił wszelkie zabawy i postanowił wstąpić jako żołnierz do armii papieskiej. Spowodował go do tego sen, w którym ujrzał wielką zbrojownię i słyszał głos, wzywający go, aby ten zapas broni podzielił między siebie i swych towarzyszów. Spodobało mu się rzemiosło wojenne, ale w mieście Spoleto miał drugie widzenie, które mu nakazało nasamprzód wieść bój z sobą samym. Powrócił przeto, a jego towarzysze uczcili powrót jego solenną ucztą. Wszakże ani żarty, ani figle nie zdołały rozjaśnić zasępionego oblicza jego, ani rozpędzić chmur zalegających jego czoło. Wołano na niego: precz z troskami, uwieńcz czoło różami. Skoro kwiat młodości przekwitnie i złoty wiek minie, wtedy dość będzie czasu myśleć o śmierci i drugim świecie. Inni mówili żartem: pewnie cię jakaś liczna twarzyczka oczarowała. Na to odpowiedział Franciszek: tak jest, mam narzeczoną piękniejszą od wszystkich, jakie kiedykolwiek widzieliście. Miał zaś na myśli ubóstwo Jezusowe, za którym w głębi duszy tęsknił i do którego wzdychał. Nie za długo uczynił rozbrat ze światem, dawał hojne jałmużny, pielęgnował chorych i modlił się na osobności. Następnie wybrał się do Rzymu, rozdał zabrane na podróż pieniądze, dał swą kosztowną odzież ubogiemu, przywdział jego łachmany i zaczął w kruchcie kościoła żebrać po francusku, aby się nie wydało, że jest krajowcem. Takie były jego pierwsze kroki w trudnym zawodzie poniżenia i upokorzenia samego siebie. W Asyżu ciężka go czekała walka, ojciec jego bowiem sarkać począł na jego pobożność, przyjemności świata kusiły młodzieńca, a niekiedy płakał na brak odwagi. Gdy się pewnego razu modlił w grożącym ruiną kościele świętego Damiana, odezwał się 3-krotnie głos z krucyfiksu: Franciszku, powstań i odbuduj dom mój. Rozumiejąc to dosłownie, wrócił do domu, wziął ojcu kilka postawów sukna, sprzedał je i zaniósł pieniądze proboszczowi na reparację kościoła. Ksiądz jednak pieniędzy nie przyjął. Rozgniewany ojciec obił go i zaskarżył przed biskupem o kradzież, przeto Franciszek nie tylko ojcu oddał pieniądze, ale całą swą garderobę i wszystko, co miał, wyrzekł się spadku i ciesząc się z ubóstwa, puścił się na wędrówkę. Najprzód służył w pewnym klasztorze jako kuchcik, wszakże liche pożywienie i dziurawy przyodziewek znagliły go jednak do udania się do miasteczka Gubbio, gdzie mu dano przetarty habit pustelniczy. Tu poświęcił czas całe modlitwie, opatrywaniu chorych, zalecaniu pokuty i zbieraniu jałmużny, którą chciał obrócić na odnowienie kościołów świętego Damiana i świętego Piotra. Benedyktyni w Asyżu odstąpili mu kościółka Porcyjunkuli pod wezwaniem Maryi Panny Anielskiej. Kapliczkę tę odnowił, a ponieważ czuł wielkie nabożeństwo do Matki Boskiej i pociąg do samotności, zamieszkał w tym miejscu roku 1208. Tu pod opieką Najświętszej Panny odezwało się w nim głośno powołanie zdobycia świata swą pokorą i ubóstwem. Dnia 24 lutego 1209 usłyszał Franciszek podczas mszy świętej następujące słowa Ewangelii: nie miejcie złota, ani srebra, ani pieniędzy w trzosach waszych. Ani tajstry w drodze, ani 2 sukien, ani butów, ani laski.
Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 10, wers 9. Przejęty radością, zawołał: zatem właśnie tęsknię, tego pragnę całym sercem. I natychmiast odrzucił obuwie, laskę i torbę, przywdział gruby, szary habit, przewiązał się powrozem, później dodał pelerynę i kaptur, jaki nosili biedni pastuszkowie. Wtedy dopiero zaczął kazania pokutne. Pojawienie się jego na ambonie, pozdrowienie jego, pokój z wami, mowy jego pełne jędrności i natchnienia wzruszały wszystkich do łez. Treść dotyczyła zwykle męki pańskiej, o której mówił z jak największym przejęciem i namaszczeniem, począł nawet słynąć z cudotwórstwa, daru wieszczego i głębokiej nauki. Wkrótce wzrosła ilość uczniów jego, dzielących z nim ubóstwo, do 11. Ustanowił regułę i przedłożył ją w roku 1209 do zatwierdzenia papieżowi Innocentemu III. Ten z niechęcią i tylko ustnie na nią zezwolił, gdyż wydała mu się zbyt ostrą, ale upoważnił tychże zakonników do miewania wszędzie kazań. Po krótkim pobycie w Rivotorto wrócił z braćmi do Porciunculi. Tam żyli w dotkliwym ubóstwie i wychodzili po dwóch w różne okolice, ażeby zachęcać do pokuty nie tyle żywym słowem, jak własnym przykładem. Przeszedł całą krainę Sabinów jako diakon, kapłańskich bowiem święceń nigdy przyjąć nie chciał i dokonał wiele cudownych nawróceń. Miewał kazania do zwierząt, ptactwa, roślin i kwiatów, wzywając te stworzenia do chwały Boga, odwdzięczały one mu się według możności, i to owce bekiem, zajączki i króliki zaś tuliły się do niego. Ptactwo siadało mu na głowie i ramionach, jaskółki przestawały świergotać na jego rozkaz. Tę miłość skierowaną ku jednemu dobru, to jest Panu Bogu, wszczepiał w brać zakonną, której liczba wzrosła w roku 1212 aż do 100. Żądał zupełnego zaparcia się przez posłuszeństwo i ubóstwo, gdyż posłuszni są bogaci w zwycięstwo, a biedni w skarby niebieskie. W roku 1212 założył drugi zakon i dał świętej Klarze regułę dla klasztorów ubogich niewiast. Potem wybrał się do Syryi, aby jednać duszę dla Chrystusa i ponieść śmierć męczeńską. Nawałnica jednak zmusiła go do powrotu. W krótkim czasie zaludnił Włochy klasztorami franciszkańskimi. W roku 1214 chciał się przeprawić do Afryki, ale zachorowawszy i założywszy tam kilka klasztorów, wrócił śpiesznie na kapitułę do Porciunculi w 1219 czy też 1223 roku, na której stanęło 5000 zakonników i 500 nowicjuszów. Aby zadość uczynić wpływowi, założył jeszcze trzeci zakon, tercyjarski, na mocy którego mogli i świeccy używać łask i błogosławieństw życia zakonnego, nie wstępując do klasztoru. Po kapitule udał się do Syryi i wylądował w Egipcie w chwili oblegania Damietty przez krzyżowców. W kazaniach gromił niezgodę panującą między chrześcijanami, ale bezskutecznie. Bez obawy poszedł tedy do nieprzyjaciół, dotarł do samego sułtana i został od niego mile przyjęty, a nawet hojnie obdarzony. Przeszedł całą Palestynę, wyrobił sobie pozwolenie osadzenia zakonników w Jerozolimie i powierzenia im straży grobu świętego. Straż ta pozostaje po dziś dzień w ręku synów świętego Franciszka. Wróciwszy do Włoch, gdzie jego zastępca, ojciec Eliasz sprawił wiele zamieszania, przywrócił ład i porządek, zapalił w sercach wiernych nabożeństwo do żłóbka i drogi krzyżowej i wyrobił sobie odpust na Porciunculę, który papież Honoryusz III bullą z dnia 29 listopada roku pańskiego 1223 wraz z regułą zakonną kościelnie zatwierdził. Gdy Franciszek według zwyczaju dla westchnienia schronił się na górę Alverno i pogrążył się w modlitwie, zstąpił dnia 14 września z nieba anioł Serafin o 6 skrzydłach, pomiędzy którymi jaśniał krzyż Zbawiciela i wycisnął na jego nogach, rękach i bokach stygmata ran Chrystusowych. Cud ten nie ulega wątpliwości, a zakon obchodzi ową uroczystość od czasów Pawła V. Odtąd nazywają świętego Franciszka i jego zakon serafickim. Żył jeszcze lat 2, cierpiał strasznie, wychudł jak szkielet, utracił wzrok, a ponieważ dla ran w nogach nie mógł chodzić, dosiadał osiełka i jadąc od miejsca do miejsca miewał kazania. Leżąc na gołej ziemi z głową przysypaną popiołem i śpiewając pieśni nabożne, umarł w nocy dnia 3 października roku pańskiego 1226. Liczył przy zgonie lat 45. W 2 lata później, to jest w dniu 16 lipca roku pańskiego 1228, wyniósł go papież Grzegorz IX do godności świętego. Mieszkańcy Asyżu wybudowali na jego cześć wspaniały kościół. Gdy do tej świątyni przewożono święte jego zwłoki, Asyżanie obstąpili karawan, zanieśli ciało do kościoła i pochowali je przy drzwiach zamkniętych z obawy, aby im kto drogiego skarbu nie wydarł.
Przez 600 lat nie wiedziano, gdzie zwłoki jego spoczywają. Dopiero Pius VII nakazał poszukiwania i znaleziono szczątki jego pod wielkim ołtarzem w roku 1818. Cuda poświadczyły ich prawdziwość, a pisma i listy świętego Franciszka są świadectwem jego ewangelicznej prostoty i głębokiej znajomości życia ludzkiego. Pieśni zaś i hymny tchną dziwną siłą, żywnością i gorącą miłością Boga. Nauka moralna. Miejsce tu i pora pomówić o trzecim zakonie świętego Franciszka. Po pierwsze, nasamprzód spytajmy, kto założył zakon tercyjarski. Na to odpowiadamy, sam lud katolicki. Przykład i kazania, jakie prawił święty Franciszek i bracia jego rozniciły w tysiącach serc ducha pokuty i żądzę naśladowania ubóstwa Chrystusowego przez zaprzanie się świata i własnej osoby. Ponieważ niepodobno było wszystkim wstąpić do klasztoru ze względu na to, że bardzo wielu z nich miało żonę i dzieci, a nadto pracowało w jakimś zawodzie lub rzemiośle, przeto święty Franciszek utworzył regułę, która świeckim wszelkich stanów pozwalała nie porzucać rodziny i zajęcia, a jednak ułatwiała im nabycie zasług życia klasztornego. Zatwierdziło też ową regułę kilku papieży i w ten sposób powstał zakon tercyjarski, rozkrzewił się po całym chrześcijaństwie i liczy pomiędzy swymi członkami wielu świętych, papieży, kardynałów, biskupów, cesarzy, cesarzowych, królów i królowych, bogaczów i biednych, żonatych i bezżennych. Po drugie, czego żąda zakon od swych członków? Pierwszy obowiązek, zwrotu cudzej jako też nieprawnie nabytej własności, przytem pojednania się z bliźnimi i zobowiązania się do posłuszeństwa przykazaniom Bożym i kościelnym. Drugi obowiązek, każdy członek zobowiązuje się nosić szkaplerz i pasek, unikać rażącego ubioru, biesiad, tańców i hucznych zabaw, odmawiać codziennie modlitwy do Matki Boskiej, chodzić jak najczęściej na mszę świętą, spowiadać się i komunikować przynajmniej 3 razy na rok, w pewne dni pościć, pełnić dzieła miłosierdzia, zajmować się chorymi, modlić się za umarłych, mianowicie za braci i siostry tercyjarskie i dążyć do życia chrześcijańskiego. Po trzecie, natomiast uczestniczy każdy tercyjarz. 1. We wszystkich zasługach i dobrych czynach trzech zakonów, to jest franciszkanów, klarysek i tercyjarzy, gdyż te trzy zakony tworzą pod względem zasług jedną nierozerwaną i solidarną całość. 2. Wolno mu w wielu przez Kościół oznaczonych dniach dostąpić zupełnego lub częściowego odpustu i ofiarować go na korzyść zmarłych. 3. Pozostaje w styczności i pod dozorem braci i sióstr tercyjarskich, którzy mają o nim staranie, chronią go od moralnych niebezpieczeństw, wzywają go na posiedzenia itd. 4. W obietnicach wymienionych pod numerem 2. Wymieniliśmy skuteczne dla tercyjarzy środki wytrwania przy dobrem. Modlitwa. Boże, który w Kościele Twoim zasługami świętego Ojca Franciszka nowe pokolenie sług Twoich rozmnażasz, daj nam, naśladując jego zamiłowanie ubóstwa, od tego, co ziemskie, oderwać się i darów niebieskich udziałem cieszyć się na zawsze. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, Wasze wsparcie pozwala realizować kolejne materiały. Bóg zapłać. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Linki do wspierania czy zapisania się do nauk znajdziesz w opisie. Możesz dziś pomóc w rozpowszechnianiu i wysłać nauki do znajomego.